Diabetyk też człowiek i czasem ma ochotę na małe, słodkie co nieco. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać ciasteczka owsiane, które możecie wziąć ze sobą na wynos, na przykład na drugie śniadanie. W misce przygotowałam sobie 200 g płatków owsianych górskich. To są pełnoziarniste płatki, które są źródłem węglowodanów złożonych. A nie od dziś wiadomo, że dieta diabetyka nie powinna być niskowęglowodanowa. Nie powinniśmy zjadać mniej niż 130 g węglowodanów w ciągu dnia, bo węglowodany są potrzebne do pracy naszego mózgu, do pracy naszych mięśni. Płatki owsiane przesypuję do dużej miski i dodaję płatki kukurydziane, płatki migdałowe. Mam ich tutaj taką czubatą łyżkę, 15 g. Orzechy włoskie drobno posiekam. Migdały, jak i orzechy włoskie są bogate w wartościowe kwasy tłuszczowe. Oprócz tego mają dużą ilość witaminy E, która jest witaminą młodości. Nie dodaję ich zbyt dużo, ponieważ orzechy są wysokokaloryczne. Mają bardzo dużo cennych składników, ale dbając o ilość kalorii, nie możemy sobie pozwolić na wsypanie całej paczki orzechów do ciasteczka. Ostatnim sypkim elementem, który chciałabym dodać do tych ciastek, jest czekolada. 4 kostki gorzkiej czekolady kroję w drobną kosteczkę. Wybrałam gorzką czekoladę o dużej zawartości kakao, 90%. Im wyższa zawartość kakao, tym czekolada jest bardziej wartościowa. Czekolada jest źródłem witamin A, D, E, a także jest skarbnicą wielu cennych pierwiastków. Fosforu, selenu, miedzi, magnezu. Działa uspokajająco, bardzo poprawia humor. I przysypuję do miski, do pozostałych składników. Cynamon świetnie komponuje się zarówno z orzechami, jak i z płatkami owsianymi. Suche składniki odstawiam, a teraz zajmuję się składnikami mokrymi, które połączą nam tą masę. Biorę opakowanie, czyli 150 g serka homogenizowanego. Jest chudy i ma za zadanie skleić masę. Wbijam jedno jajko od szczęśliwej kurki, czyli nie jest to jajko z numerem 3. I teraz do tej masy dodam płynnego miodu. Odwiecznym problemem diabetyków jest to, czym posłodzić. Biały cukier ma bardzo wysoki indeks glikemiczny i nie jest wskazany dla diabetyków. Stevia nie nadaje się do pieczenia. Można użyć na przykład ksylitolu, czyli cukru brzozowego, który ma 40% mniej kalorii i niższy indeks glikemiczny od białego cukru. Miód też ma wysoki indeks glikemiczny, ale ma sporo wartości odżywczych, które przemawiają na jego korzyść. Łyżka zwykłego miodu. Miód też ma za zadanie sklejenie tej całej masy. Teraz pora, żeby mokre dołączyły do suchych. Tylko przelewam masę do suchych składników i mieszam. Zaczęłam mieszać łyżką, jak zwykle skończę ręką. Już czuć, jak płatki owsiane pęcznieją. I z tej masy powinno powstać 12 ciastek. Przyniosę sobie tutaj miskę wody, żeby ciasto lepiej formowało się w ciasteczka. I formuję ciastkę. Najpierw w kulki, później je spłaszczam. I ciastka przekładam na silikonową matę. Ciastka układam w sumie blisko siebie, bo one nie urosną. Gotowe ciastka. Wędrują na 10-15 minut do piekarnika nagrzanego do 160 stopni Celsjusza. I teraz macie 10 minut na zasubskrybowanie mojego kanału i dodanie komentarzy do tego przepisu tu na dole. Ciastka już ostygły. Zanim się na nie rzucę, sprawdzę, jaki mam poziom cukru. Superowy. I podam sobie insulinę w odpowiedniej ilości na jedno ciastko. Jedno takie ciastko to 2 wymienniki węglowodanowe. To prawdziwa przyjemność. Oprócz tego bardzo dobre źródło węglowodanów złożonych. Po drzemce akurat potrzebuję energii. I potrzebuję jakiejś węglowodanowej przekąski, dlatego takie ciastko dla mnie w tej chwili jest idealne. Do tego niesamowicie pachnie. Wiem, że w środku jest czekolada, która poprawi mój humor. Zamiast wybierać gotowce ze sklepu, ja wolę jeść ciastka, które sama zrobię i wiem, co jem. Zapraszam Was po przepis na dietologa i życzę.
życzę Wam smacznego, bo naprawdę to bardzo fajne. Zawiesiłam się. Czym ten człowiek podchodzi pod przepony? Nie ciężko. Moje drogie słodziaczki, zatem moje ciasteczunia na matuni lecą do piekarni Unia. Nie wiem, co mówić o ciastkach. O ciastkach się nie mówi, tylko ciastka się je.